2050. Józef Skywalker jest żołnierzem należącym do elitarnej jednostki. Wysyłany jest tylko na specjalne misje, te najtrudniejsze. W tej misji, o której opowiem, on właśnie okazuje się najsilniejszy. Czy mieliście kiedyś wrażenie, jakby granica między snem a jawą została przerwana? Najgorszy wasz koszmar, który was prześladuje, nagle okazuje się jawą. Było nas 14. Nasza grupa miała za cel zbadanie terytorium. W tym miejscu ukrywa się bestia. Ale nie chodziło o film Predator. Każdy z nas z osobna został tutaj przyprowadzony tak samo z poprzedzającym snem horrorem. Każdy z osobna, niezależnie od siebie, mieliśmy sen o bestii. Nasz przełożony, gdy nam to zlecił to po fakcie snu miesiąc po. Nie byliśmy niczym zasugerowani. Gdy się obudziliśmy, mieliśmy wrażenie, jakbyśmy byli nadal w tym samym śnie.
wydarzeniu zrozumiałem, co naprawdę się liczy. Bez swojej żony byłbym nikim. Nic bym nie mógł. 2050. Józef Skywalker jest żołnierzem należącym do elitarnej jednostki. Wysyłany jest tylko na specjalne misje. Te najtrudniejsze. W tej misji, o której opowiem, on właśnie okazuje się najsilniejszy. Po co była ta misja? Być może po to, aby zrozumiał, iż nie jest silny, lecz słaby, i po to, aby zrozumiał, iż w słabości kryje się siła.